Przeżyłam dzieje wszystkich kamieni. Od prapoczątku, gdy jeszcze byłam płonącym odpryskiem słońca, aż po dzień, gdy wyżłobiona Oskardem sprawiedliwego męża, Józefa z Arymatei, zamieniłam się w jaskinię, w której legło martwe ciało Jezusa. Ja, Maryja wykuta w złotym piaskowcu, Maryja skalista, Maryja kamienna. Ciało Jezusa leżało we mnie martwe, wśród czterech ścian mojego ciała, owinięte w płótno, nasycone mirrą i aloesem, które Nikodem nabył u aptekarza na chwilę przed zapaleniem mosiężnych lichtarzy. Potem przywalili mnie głazem, jak nieskończonością, i postawili przede mną strażników, którzy mieli strzec mojej samotności i mojego łona. I byłam jak matka. Byłam żywotem, w którym rosło i dojrzewało brzemię wieczności. Ja, Maryja wykuta w złotym piaskowcu, Maryja skalista, Maryja kamienna. I tak przez 3 dni dojrzewało we mnie zmartwychwstanie ciała, które się napełniało treścią nieśmiertelności, a działo się to w porę, gdy smutni i przerażeni uczniowie pochowali się po obcych domach, po strychach i piwnicach. I milczący czekali, chociaż nie wiedzieli, na co czekają. Aż dnia trzeciego, a było już późno, po szabacie, zaczęłam drżeć na całym ciele. Moje łono, wstrząsane konwulsjami porodu, napełniło się niebiosami i psalmami. Pękły pieczęcie na moim ciele i wyszedł ze mnie jak z dojrzałego owocu, zmartwychwstały i śpiewający Bóg. Piaskowcu.